Jadę na nagrania z 800-konnym AMG, ale zanim jeszcze, to bardzo fajna informacja. Wszyscy się ucieszycie, ja również się cieszę, bo Royal Trip High Five edycja 2021 powraca w wielkim stylu. Super samochody, trasa po Polsce, codziennie inne auto. No czego chcieć więcej? Odliczamy do Wigilii razem już niedługo, już 1 grudnia rusza seria. Pierwszy film już w środę, a teraz zapraszam do oglądania filmu z AMG. Dawno nie było takiego grubego AMG w programie High Five i nie mówię bynajmniej o tym, bo to jest fajne C63 507 edycja. A mówię o tym samochodzie, to jest Mercedes AMG C63S o mocy 800 koni mechanicznych i 1050 N momentu obrotowego. A tu mamy właściciela całego... Siema. Cześć. Całego zamieszania, całej stajni, Mariusza. To co, Mariusz, czy mogę cię poprosić o to, żebyś odpalił ten samochód? On jest... Zdecydowanie. Zimny jest? Jest zimniutki i czeka na najlepsze. Będzie pięknie. Ja wyjdę może, żebyście zza garażu posłuchali, jak to brzmi. O kurde. Słuchaj, musimy się języka migowego nauczyć, bo teraz nie będziemy się słyszeć. Nie słyszę cię! O, trochę się uspokoił. Posłuchajcie. Jaki cichutki. Teraz to był luksus. Teraz można normalnie rozmawiać. Jak Maybach. Odpalanie pierwsze robi wrażenie. Za każdym razem, jak go odpalam w rodzinnym silniku, za każdym razem cieszę się jak dziecko i mam gęsią skórę. No, nie dziwię się. Teraz po tym, co usłyszałem, ale powiedzcie, że podobnie mam. Tylko nie wiem, czy to przez zimno, czy przez samochód. Jedno i drugie przypuszczam. Słuchajcie, mamy bardzo słabe warunki pogodowe do nagrywania, bo jest około 2-4 stopni, ale pada. Teraz uspokoiłem się na chwilę. Będzie śmiesznie, przy takiej mocy, przy tym napędzie będzie to na pewno ciekawie, ale wyjeżdżamy. Jak go kupiłem, on już miał 600 koni, więc no każdy powie, no kurde, no kupa mocy i bo jest czym jechać. Z 510 na 600? Tak, okay. Tak, zawsze podobały mi się karbony i chciałem mieć tego jak najwięcej. Wypatrzyłem tą maskę w internecie w Stanach, wjechały karbony, później doszedłem do wniosku, dobra, są karbony, to zróbmy coś jeszcze innego. Wymieniłem grill, później po grillu mówię, no dobra, koła są seryjne. Trzeba zmienić koła. Trzeba zmienić koła. No mamy problemy z trakcją, niestety. Nie da się widzę tego kontrolka. Trzeba troszeczkę pohałasować. Zobaczmy, jak mocno niesie się dźwięk w tym tunelu. Trochę szybka do dołu. Słuchajcie. O kurde! Głównym wyznacznikiem jest 100-200. Robi takie regularne 5,3 sekundy. To jest coś, co jest po prostu powtarzalne. Przy zmianie paliwa, czyli jeżeli dałbym troszeczkę więcej oktanów, dodał etanolu, bym zszedł na pewno poniżej tych 5 sekund. To jest bardzo szybko. Ono miało budzić emocje. To jest takie przyspieszenie na 10% gazu. To jest może 10%. I przy zimówce, przy... Jak to brzmi? To jest coś niepojętego. Dużo się dzieje, naprawdę. Ja pierdzielę. Mamy prędkość, jaką mamy i nie mamy kontroli trakcji. Kontrola trakcji nie istnieje. Nie ma po prostu. Sorry. Taki mamy klimat. Sorry, taki mamy klimat na Podlasiu. Zobaczcie, jak ten samochód wygląda z zewnątrz. Trzy kolory dominują, czyli ten niebieski, taki on był fabrycznie. Tu dołożony czarno-żółty wrap. Jak widzicie, pojawia się on nie na całym aucie, całe auto nie jest oklejone, ale jest wiele elementów, które sprawiają, że ta oklejna jest bardzo widoczna. To, co mnie najbardziej jara w tym aucie, to jest oczywiście ta maska. Jeszcze raz wam ją pokażę. Zobaczcie przy okazji, że macie tu wloty. One są prawdziwe, te wloty? Tak, idą prawdziwe wloty, wyloty bardziej w sumie. Maska oczywiście cała w karbonie. Dodatkowo macie splitter karbonowy. A propos karbonu, no to jeszcze ten znaczek jest karbonowy. I co ciekawe, można go łatwo wyjąć, postawić na stół i tutaj orzeszki, tutaj migdały, a w trzecim coś na przekąszenie do wódeczki na przykład. I masz fajną podstawkę na imprezę. Cudowny samochód. Jak on ryknie, to ja chyba uszy zatkam. Jestem jakieś 30 metrów od auta. Dawaj! Ja pierdzielę! Coś niesamowitego. O, jaki piękny zapach.
dobre paliwo leje. Tu jest jeszcze gości. Czemu mnie to jara? Tyle samochodów, tyle materiałów, setki po prostu i nadal cieszę się jak dziecko. Wiecie dlaczego? Dlatego, bo każdy z aut, które wam pokazuję, jest w jakiśkolwiek swój indywidualny sposób unikatowe i wyjątkowe. To jest dobre. Zgaśmy go i od razu, Mariusz, poproszę cię o otworzenie maski. Zaczniemy od serca tego samochodu, które, zobaczcie jak to wygląda. Ta maska jest w ogóle sama w sobie niesamowita, bo jest prześwitująca. To znaczy ma tutaj szkiełko. Rewizję. Rewizja. Pan otworzy maskę, czy tam pan nie ma imigranta, ale po co otwierać? Wszystko widać. Turbina była robiona na zamówienie. Była jak była produkowana, nazwijmy to tak, była na 800 koni, czego troszeczkę żałuję, bo teraz będę musiał znowu je zmieniać. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, będę chciał zrobić tutaj ponad 900 koni. Z tych turbin już nie jesteśmy w stanie nic więcej wyciągnąć. Został zmieniony oczywiście dolot powietrza, no bo trzeba te turbiny czymś nakarmić. Jasne. Skądś one potrzebują brać tego powietrza. Dodatkowo mamy wtrysk, tutaj to co widzimy, mamy wtrysk metanolu, który no, ma spowodować obniżenie temperatury. Gdzie masz zbiorniczek? W bagażniku? W bagażniku, tak. Okej, okay, to możemy zaraz pokazać. Tak. Dodatkowo zostały jeszcze wymienione chłodnice na wagnerowskie. Możemy zamknąć machę i pokazać zbiorniczek, bo to jest w miarę ciekawe. Warto to pokazać, bo w niewielu samochodach jest takie coś. I tutaj mamy zbiorniczek zapakowany na metanol. Okej, okay. Całkiem duży jest. Tak. Takiego dużego nie widziałem jeszcze. Żeby nie uzupełnić zbyt często. Ile to jest? 10 litrów? 8, niecałe 10 litrów wchodzi, no, więc to starczy. I on cały czas sobie podaje podczas jazdy po prostu, tak? Tak? Przy pewnych obrotach po prostu on... Masz wystrojony tak, że automatycznie to działa? Tak, automatycznie. Nie tak, że musisz klikać jakieś przyciski? Nie. Okay. On sam podaje wtedy, kiedy czuje potrzebę i kiedy to jest wymagane. Plus mam jeszcze taką kontrolkę w środku tego poziomu metanolu, że jeżeli go zacznie brakować, czyli jak będę szedł grubo, no, to zacznie po prostu mrygać, okay, i wtedy panie kolego, uzupełniamy, nie tylko benzynkę. No i oczywiście karbonowy dyfuzor, o tym nie można zapomnieć. A przy okazji, jak już jesteśmy u dołu tego pojazdu, końcówki brabusowskie, oryginalny brabus, tylko że same końcówy. Jak odebrałem auto po modyfikacji, wysiadłem z samochodu, po przejechaniu pierwszych 20 km, nie byłem w stanie odpalić papierosa, taka była adrenalina. Po prostu no nie byłem w stanie zgrać zapalniczki z papierosem, bo po prostu to przerosło mnie. Ty w ogóle liczyłeś, ile pieniędzy wydałeś na to wszystko? Powiem tak, no liczyłem, zawsze liczę pieniądze. A czy chcesz się zdradzić z tym? Nie chcę do końca się zdradzić, bo jak żona obejrzy film, to na pewno będzie wściekła i to nie poprawi mojej sytuacji domowej. 5 do 7 tysięcy złotych. Tak. Plus tak. Podatki. Wszystko w promocji. Tak jak kobietom wypadają rzeczy z szafy, tak u mnie wypadają turbiny, doloty, pompy paliwowe i tak dalej, więc... Słuchaj, powiedz mi teraz na ucho. Słuchajcie, bardzo, bardzo pozdrawiam twoją żonę. Ja już się dowiedziałem. Masz cudownego męża. Pamiętaj, że go kochasz, on cię bardzo kocha. Nie mogę z tego. Czy ta kamera oddaje to, co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Zrobiłeś coś niesamowitego z tego samochodu. O, tu się dzieje. Zabawa. Bardzo ci dziękuję. Nie ma za zaufanko. Posłuchajcie tylko. Choroby sierocy można się dowodzić. Niesamowity. Niesamowity jest ten samochód, tak mi się to podoba. To jest... Nie, trzeba uważać naprawdę. Ale ładnie redukuje. Skrzynia naprawdę bardzo przyzwoicie. Trakcji nie ma. Ja się po prostu... Trakcja go gubi. Ja pierdzielę! Dobra. Jak właściciel mówi dobra, to znaczy, że jest dobra. Ja tak, gdybym siedział na tamtym fotelu, byłoby zupełnie inaczej. Ja wiem, ja... Ale z boku jednak te odczucia są zupełnie inne. No to przyspieszenie 100-200, no to mamy na poziomie Bugatti Veyron.
No, tam jest koło 5. 5,3, czy 5,2. Tak, tak, to racja. Nie, no to nie ma sensu. No nie, dlatego jak ktoś się pyta... Cały czas nie mamy. No nie ma. Jak ktoś się mnie pyta, jakie jest przyspieszenie 0-100, to mówię... No limit, no limit. Nie ma po prostu, nie ma przyspieszenia i niejedno, nawet zwykłe seryjne czteronapędowe auto sobie poradziłoby bez problemu. Cudownie się tu siedzi, ale czas najwyższy. Wyłączyć ten silnik, dać mu trochę odpocząć i wyjść z samochodu z wielkim bananem na twarzy. Naprawdę auto niesamowite. Mariusz, bardzo Ci dziękuję za możliwość przede wszystkim przejażdżki. Przyjemność po mojej tym samochodem i to, że pokazałeś moim widzom, co to jest za monstrum. Pamiętajcie, że w lato prawdopodobnie możecie się spodziewać tego materiału. Dlatego warto subskrybować program, żebyście nie przegapili tamtego materiału. No i widzimy się już w kolejnym materiale. Do następnego. Cześć!